Cześć, dzisiaj chcę pokazać Wam, jak należy zaktualizować jednostkę MIP-2 standardową bez nawigacji. Mam już aktywny App Connect, mam również obsługę głosową w tej jednostce aktywną, więc tak naprawdę tylko aktualizujemy sobie oprogramowanie, bo jest tu wersja, która jest już do zaktualizowania. Czyli mamy wersję 0.8.9.0, jest wersja 0.8.9.1 dla tej jednostki. Pokażę Wam, jak to zrobić. Ok, więc tak, zaczynamy od karty pamięci. Z karty pamięci oczywiście z oprogramowaniem nic tutaj nie zrobimy. Mamy przygotowane foldery, powiedzmy tu u mnie na dysku jest, mam przygotowany już do różnych jednostek. Tu mamy w przypadku jednostkę Delphi, wersja europejska. I tak jak mówiłem, oprogramowanie tutaj będzie 891D. Wypakowujemy je. Wypakuj tutaj. To już mam przygotowane, tak naprawdę, żeby tego czasu nam niepotrzebnie nie marnować. I mamy wypakowany już. I jeżeli wypakujemy z folderu, to powinniśmy wypakować bezpośrednio na kartę pamięci w takiej postaci, jak tam jest, bez tego folderu nadrzędnego, bo inaczej nam nie zobaczy jednostka tego, co tam jest. To jest bardzo ważne. Kartę pamięci oczywiście formatujemy w standardzie FAT32 i nazywamy tego dysku w ten sposób i to tak naprawdę wystarczy. Taka karta pamięci będzie spokojnie widziana w urządzeniu w samochodzie. Przede wszystkim przygotowaliśmy kartę pamięci, na której wgraliśmy oprogramowanie, które udało nam się zdobyć. Tą kartę należy oczywiście włożyć do schowka, w którym mamy port. Nie wiem, czy tutaj uda nam się coś zobaczyć, bo jest niestety dosyć ciemno, ale myślę, że o, włączymy oświetlenie, więc wkładamy kartę do stacji. Jest informacja o tym, że karta została włożona i już zauważył, że jest dostępna aktualizacja. Teraz, żeby to zrobić, nie klikamy tutaj, lepiej zrobić to przez tryb serwisowy. Klikamy na przycisk menu, wyskakuje nam tryb serwisowy. Co za tym idzie, klikamy w aktualizację oprogramowania. Tu jest informacja o naszej stacji, czyli tak jak mówiłem, MIP2 EU wersja P0890D wersja oprogramowania i klikamy w aktualizację. No i teraz po włożeniu tej karty poprawnie sformatowana podświetla nam się przycisk karta SD. CD, urządzenie USB są zamrożone, czyli nie możemy w nie w żaden sposób kliknąć. Klikamy w karta SD, no i mamy informację o tym, jaką mamy wersję teraz dostępną. Czyli tak jak mówiłem, dostępna wersja to jest 0.8.9.1D i tą wersję wybieramy. Pojawia nam się teraz cała lista plików, które są na tej karcie. Jest tego dosyć sporo. No tam prawie 4 giga tych danych jest na tej karcie, całkiem sporo. No i co? Klikamy rozpocznij. Pojawia nam się komunikat, że aktualizacja może trwać nawet 60 minut. Nic nie robimy, nie włączamy silnika. Czekamy, aż to przejdzie po prostu. Klikamy dalej. No i w tej chwili rozpoczyna nam się proces aktualizacji.
Jeszcze z takich rzeczy, których możecie nie wiedzieć, bo też podpowiem. Pierwsza informacja, mamy status OK, czyli to, co udało się wgrać. Jest status w tym momencie, że dwie zostały wgrane pakiety, dwa pakiety zostały wgrane OK, bez żadnego problemu. Mamy później NA, czyli not available, niedostępne dla danej jednostki. Tutaj jest 0 w tym przypadku. I NOC, czyli not OK, czyli jakby coś się nie wgrało, to mamy też informację o tym, że zostało coś tutaj, jakiś plik jest uszkodzony na przykład, nie został poprawnie wgrany do jednostki. No i na końcu jeszcze pozostało, ile pakietów w tej chwili na przykład do tego, żeby się wszystko, cały proces aktualizacji się skończył. To jest 7. No i teraz po kolei, jak widać, w różne foldery wgrywają się aktualizacje. Jest to Linux, więc podobnie tutaj też jest skonstruowany całe drzewo plików. Także tutaj tak to wygląda jak w Linuxie tak naprawdę. No i w tym momencie my po aktualizacji. Aktualizacja się została wykonana poprawnie. W tej chwili musimy uruchomić stronę internetową, na której możemy przeliczyć sobie kod, który zaraz Wam pokażę. I dopiero wtedy urządzenie zacznie pracować tak naprawdę. Ja do tego celu użyję testera, oczywiście OBD11. On jest jakby najbardziej taki prosty, najbardziej tani, można powiedzieć, z takich urządzeń. No i to wszystko tak naprawdę. Zaraz to Wam pokażę, jak to działa, a potem zobaczycie, jak działa radio. We'll be right back.
w tym momencie po wprowadzeniu tego kodu, który wyliczyliśmy na tej stronie, stacja nawigacyjna ruszyła. No i jednostka działa.